Dzień dobry, mam dziś dla Was przepis na babkę ziemniaczaną i myślę, że wiele osób ma mnóstwo takich starych przepisów, gdzie babcia miała taki przepis. Moja babcia też miała przepis, ale ja mam swój przepis. Też kiedyś będę babcią i mam nadzieję, że ten przepis będzie przekazywany dalej i Wy też z niego skorzystacie, bo babka z tego właśnie przepisu jest naprawdę świetna i ma wszystkie inne babki pod sobą. Nawet ten przepis mojej babki. Jak przygotować taką idealną babkę? Zapraszam Was na film. To zaczynam oczywiście od składników. Najważniejszy składnik babki ziemniaczanej to jest oczywiście ziemniak. Jakich ziemniaków użyć? Zawsze Wam zwracam na to uwagę. Najlepsze oczywiście są te mączyste, te zimowe, które mają mało wody, dużo skrobi ziemniaczanej. Ale co jak Was znajdzie ochota na babkę ziemniaczaną, a są już tylko młode, te wodniste ziemniaki? Czy się da? Pewnie, że się da. I ja dzisiaj mam właśnie takie wodniste ziemniaki. Pokażę Wam, jak sobie z nimi poradzić. Będzie bardzo łatwo i bardzo prosto. Od razu zaczynam od tego, że babka nie będzie w ilości dla wojska. Nie będziecie musieli zapraszać sąsiadów i jeść tę babkę potem przez 3-4 dni, a potem powiecie, że już nie chcecie więcej babki. To będzie taka fajna porcja, 4 porcje dla 4 osób albo dla 2 osób na 2 dni, czyli nie za dużo, tak żebyście się nie zdążyli przejeść tym wspaniałym smakiem. Zatem będziecie potrzebowali 1,5 kg ziemniaków, ziemniaki ważone przed obraniem. Do tego, aby nadać wspaniałego smaku i charakteru, oczywiście musi być cebula. Tej cebuli jest całkiem sporo, bo mam tutaj prawie 650 gramów i tej cebuli musi być tak dużo. Ona naprawdę jest tu potrzebna w tej masie ziemniaczanej. No i żeby było na bogato, musi być boczek. U mnie koniecznie boczek. Nie podgardle, nie żeberka, właśnie boczek. To on nadaje wspaniałego smaku. Boczku też jest dużo. 400 gramów. To jest waga jeszcze tutaj z tą skórą, którą będę oczywiście odrywać. Ona mi nie będzie potrzebna w tym przepisie, no ale tak 400 gramów tego boczku będziecie potrzebowali. Oprócz tego boczku potrzebnych będzie jeszcze około 200 g boczku wędzonego, krojonego, takiego w cienkie plasterki i lepiej, żeby to był boczek wędzony niż parzony, bo ten jest bardziej elastyczny. Co jeszcze? Doprawiam już właściwie tylko dwoma, no może trzema smakami. Przede wszystkim czosnkiem i są to dwa dosyć spore ząbki czosnku. Oczywiście solą i tej soli będę potrzebowała jedną łyżeczkę i płaską łyżeczkę. Dwa razy będę używać soli. Jeśli macie ochotę, jeśli lubicie pieprz, możecie dodać również pieprz. Polecam oczywiście świeżo mielony. Ile? No tyle, ile lubicie. Jedni dodadzą pół łyżeczki i będzie im za mało, innym będzie to za dużo. To już tak jak lubicie. Doprawiam również jeszcze dwoma takimi maślanymi smakami. Pierwszy smak to będzie masło, w którym będę smażyła cebulę. Jedna łyżka, może być zwykłe albo klarowane, do tego olej do smażenia, dwie łyżki i to będzie ten smak w cebuli i dodatkowo koniecznie jedna wielka łycha śmietany 36% gęstej lub ewentualnie może to też być mascarpone. Kiedyś nie miałam śmietany, użyłam mascarpone i też się świetnie sprawdza. No i ze składników to wszystko. Chociaż jeśli używacie ziemniaków, które są wodniste, które są młode i mają mało skrobi, to będziecie potrzebowali jeszcze jednego składnika, mianowicie mąki. Ale nie mąki pszennej, ale mąki ziemniaczanej. I to jest bardzo ważne, bo mąka pszenna spowoduje, jeśli ją dodacie, oczywiście zagęści babkę, ale spowoduje, że ciasto będzie twarde, a mąka ziemniaczana spowoduje, że ciasto będzie zagęszczone, ale będzie o wiele bardziej miękkie. Zresztą skrobia ziemniaczana naturalnie występuje w ziemniakach, a ponieważ w tych mam dużo wody, żeby tej wody nie odlewać, no i też żeby babce poprawić konsystencję, dodaję mąkę ziemniaczaną. Na te ziemniaki bardzo wodniste dodaję 3
łyżki mąki ziemniaczanej. Jeśli macie ziemniaki, które są takie suche, zresztą potem zobaczycie, jak wygląda konsystencja tych ziemniaków po starciu. Jeśli macie takie suche ziemniaki, to będziecie widzieli, że tej mąki nie trzeba aż tyle dodawać. No i teraz to już jest naprawdę wszystko, jeśli chodzi o składniki. A co jeszcze będzie potrzebne? Myślę, że najważniejsza dzisiaj jest forma do pieczenia. Skoro ma być babka, to użyjcie formy do pieczenia babki, tej z kominem. Dlaczego to jest taka dobra forma do baby ziemniaczanej? Dlatego, że to jest ciężka masa i gdybym chciała upiec to w jakiejkolwiek innej blasze, to zawsze ten środek będzie się długo i ciężko dopiekał. Skutek będzie tego taki, że przy brzegach babka będzie wysuszona, a na środku będzie miękka, a bardzo często niedopieczona. A ten komin rozwiązuje Wam naprawdę wspaniale sprawę, a dodatkowo, jak widzieliście na początku filmu, babka się pięknie prezentuje właśnie w ten sposób przygotowana. I bardzo ważna informacja. Jakiej wielkości jest ta forma? Ta forma ma pojemność 2 litry i myślę, że to jest najważniejsza dla Was informacja. Jeśli nie wiecie, jak sprawdzić, jaką pojemność ma ta forma, to po prostu przelejcie do niej wodę, na przykład szklankami o pojemności 250 ml. Jeśli Wam się zmieści 8 szklanek, no to macie babkę, formę o pojemności 2 litrów. I taka jest minimalna, jaka Wam jest potrzebna. Jeśli macie większą, może być. Może być również babka pieczona, baba ziemniaczana w keksówce, ale też sprawdźcie sobie szklankami, jaką ma keksówka pojemność. I tak dla Waszej ciekawości, gdybyście chcieli wiedzieć, jakich wymiarów jest ta forma, to tak, tutaj w tym miejscu na szerokość ma, o jak mi to wszystko ucieka, 21 cm, a wysokość bez komina to jest, no powiedzmy, 9,5 cm. A skoro ma być to babka, to ziemniaki trzeba będzie zetrzeć na tarce o takich oczkach właśnie, które ścierają na miazgę, i również na tarce z dużymi oczkami, no taka jest właśnie ta babka. Jeśli tylko macie jakąkolwiek maszynkę, która Wam zetrze te ziemniaki, polecam, skorzystajcie, bo taką tarką też zetrzecie i to bardzo dobrze, ale rączki będą bolały. Oprócz tego potrzebna będzie patelnia. Ja tu mam dwie, bo na dwie patelnie po prostu będzie szybciej. Deska do krojenia, nóż, obieraczka do ziemniaków i albo gumka, recepturka, albo sznureczek. On się potem przyda, zobaczycie kiedy. I to wszystko. Zabieram się do pracy. Rozgrzewam najpierw patelnię na połowie mocy kuchenki. Z boczku zdejmuję skórę, jeśli jest, i kroję go najpierw na plasterki o grubości około 1 cm, a potem te plasterki kroję na paski o tej samej grubości. Pokrojony boczek przekładam na patelnię, zmniejszam moc kuchenki do około 1/3, 1/4 i podsmażam powoli boczek do zrumienienia i przede wszystkim do wytopienia tłuszczu. W tym czasie przygotuję cebulę. Na drugą patelnię przelewam olej, przekładam masło i patelnię rozgrzewam na połowie mocy kuchenki. Wszystkie cebule obieram z łupiny. Odkładam sobie dwie cebule, tak około 150 g, które będą do masy ziemniaczanej przetarte, a pozostałe cebule kroję w kostkę o wielkości około 1 cm na 1 cm. Cebula pokrojona, zwiększam zatem moc kuchenki pod patelnią, na którą przełożę za chwilę cebulę, i dopiero na mocno rozgrzany tłuszcz przekładam pokrojoną cebulę. Mieszam, zmniejszam moc kuchenki do około 1/3, 1/4 mocy, czyli ustawiam tak zwany mały gaz, bo to się ma tylko tak delikatnie i powoli podsmażać. No i właśnie podsmażam. Najpierw do zeszklenia, czyli cebula ma się zrobić taka półprzeźroczysta. I kiedy się już taka zrobi, dodaję płaską łyżeczkę soli i podsmażam dalej, do momentu, aż będzie, no w moim przypadku, taka dość mocno zrumieniona, ale jeśli takiej mocno zrumienionej nie lubicie, to możecie ją podsmażać krócej. Jednak ja uważam, że mocno zrumieniona tu bardziej pasuje i jest potem cała babka smaczniejsza.
Kiedy boczek i cebula się podsmażają, ziemniaki obieram i dzielę na trzy części. Dwie z tych części ścieram na miazgę na tarce o drobnych oczkach. Ścieram również na tej samej tarce na miazgę czosnek i te odłożone wcześniej dwie cebule. A pozostałe ziemniaki, tą odłożoną 1/3, ścieram na tarce o dużych oczkach. Wszystko razem mieszam. Do masy ziemniaczanej dodaję 3 łyżki mąki ziemniaczanej i aż 3 łyżki, bo mam bardzo dużo wody z ziemniaków. Taka odmiana i taka pora. Mieszam, dodaję mascarpone albo śmietanę i 1 łyżeczkę soli. Po wymieszaniu masa ziemniaczana jest gotowa. Tak, jest dość luźna, ale nie odlewajcie absolutnie tej wody. Ona jest tu potem bardzo potrzebna i nie martwcie się, że babka też będzie za rzadka po upieczeniu. Babka po wyjęciu z piekarnika będzie miała kremową i delikatną w strukturze konsystencję właśnie dzięki temu, że teraz jest dość rzadka, a związuje ją używając właśnie i tylko mąki ziemniaczanej. Bo to mąka ziemniaczana ma tę zaletę w porównaniu do mąki pszennej, że nie spowoduje, że po upieczeniu babka będzie twarda i sucha. Oczywiście do masy ziemniaczanej dodaję też podsmażoną cebulę i ta wręcz powinna być gorąca, taka prosto z patelni, bo w ten sposób sprytnie zaparzam ciasto ziemniaczane. Kiedyś zaparzano ciasto ziemniaczane na babkę gorącym mlekiem, a ja zaparzam cebulą i również gorącym boczkiem, ale boczek dodaję bez tłuszczu, który wytopił się podczas podsmażania. Jak dla mnie taka babka z tym tłuszczem byłaby zbyt ciężka, dlatego go nie dodaję. Piekarnik rozgrzewam do 200 stopni, górna i dolna grzałka, a blachę, na której będę piekła za chwilę babkę, przekładam na półkę o 1 niżej niż półka środkowa. To teraz pora na przygotowanie blachy. Tę należy wyłożyć plastrami boczku z dwóch powodów. Pierwszy, myślę, że jest bardzo oczywiste, bo to będzie po prostu pyszne. A drugi, dzięki temu, że boczek ma tłuszcz, bez problemu potem wyjmiecie taką babkę z foremki po upieczeniu. Zaczynam od wyłożenia dna. Pamiętajcie, że boczek się skurczy pod wpływem ciepła w piekarniku, więc należy nakładać trochę jeden plasterek na drugi, tak z 2 cm wystarczy. Boczek się ładnie przykleja, więc jest to łatwe. Boki natomiast, aby się nie zsunął ten boczek w trakcie nakładania masy ziemniaczanej do foremki, wykładam z nadmiarem, także swobodnie ten kawałek boczku sobie zwisa na zewnątrz. A środek, tam gdzie jest komin, jeśli nie uda Wam się nałożyć plasterków, bo czasami są dość twarde i sztywne, szczególnie jeśli są grube, może się to po prostu nie udać, to wtedy możecie użyć na przykład sznureczka czy gumki recepturki i przymocować te plasterki. Zresztą w trakcie nakładania masy ziemniaczanej, tu podzielę się z Wami moim doświadczeniem, te plasterki chętnie odpadają. Zatem ja, mimo że u mnie się świetnie trzymają komina, i tak przymocuję je gumką. Oczywiście do pieczenia ją ściągnę, a ona świetnie trzyma i bardzo wygodnie się ją zakłada. Do tak przygotowanej foremki przekładam masę ziemniaczaną. Całą masę razem z tym płynem, który tu jest, bo on jest, podkreślam to jeszcze raz, bardzo potrzebny do pieczenia ziemniaków. Ziemniaki potrzebują tej wody, by babka była miękka po upieczeniu, a i też w trakcie pieczenia dużo tej wody po prostu wyparuje. I tu też ściągam gumkę. I teraz plasterki, które wystają po bokach, nakładam na górę masy. Podobnie te, które są na kominie i gotowe. Foremkę wkładam do piekarnika. Przypominam, jest rozgrzany do 200 stopni, grzeje górna i dolna grzałka, a półka jest obniżona ze środkowego poziomu o 1 poziom niżej. To po to, aby równomiernie babka się upiekła, bo teraz znajduje się dokładnie na środku piekarnika. I piekę. Pierwsze 15 minut w 200 stopniach. A kolejne 45 minut w 175, nie zmieniając ani wysokości blachy, ani grzania góra-dół.
I tak oto po godzinie macie gotową babkę, która jest już gotowa i nie musicie piec nie wiadomo jak wielkiej formy przez 2, a czasami nawet 3 godziny. To jest taka fajna porcja na raz. Boczek pięknie się zrumienił, jest chrupiący, idealny, doskonały. No i babka jest gotowa do jedzenia. Teraz wystarczy ją tylko przełożyć na przykład na talerz. Zobaczcie, jak łatwo możecie ją wyjąć. Uwaga! Ciach! O, już sama wypadła. Proszę bardzo. Popatrzcie, czy nie wygląda to pięknie. Taką babkę możecie też komuś zrobić w ramach żartu, bo na przykład nie lubi słodyczy i podać jako tort urodzinowy. Wstawiacie świeczki, piszecie 100 lat i gotowe, prawda? Babka jest świetna na gorąco. Gdybyście jednak nie podołali zjeść całej, a ostrzegam, jest tak smaczna, że się po prostu ją je, a potem się żałuje, bo się za dużo zjadło, to gdybyście się powstrzymali, nie zjedli całej, następnego dnia na zimno jest równie pyszna, a możecie też ją sobie pokroić, odgrzać na patelni, podsmażyć. Ja ją uwielbiam w każdej formie, a najbardziej ze śmietaną. To co? Chcecie zobaczyć, jak wygląda w środku po pokrojeniu? Jeszcze ciepła? Proszę bardzo. Babka przygotowana z tego przepisu jest miękka, soczysta. Póki jest ciepła, to jest jeszcze nawet plastyczna. Potem jak wystygnie, to będzie o wiele bardziej twarda. Tu możecie zobaczyć, jak babka wygląda na drugi dzień, jak się ją kroi. Ma zupełnie inną konsystencję, ale to dlatego, że nie jest już ciepła. No i to tyle na temat najlepszej babki ziemniaczanej. Mam nadzieję, że tak jak ja i moi bliscy pokochacie ten przepis. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.